Podobają mi się te czasy, w których tak czuć taką swobodę, czuć już takie, jakby to powiedzieć, pierwsze kwiaty wolności, w której ludzkość ma już wszystko do tego, aby móc tworzyć nową rzeczywistość współpracy, kooperacji, takiej świadomości tego, że wszyscy my odzwierciedlamy jaźń tutaj ziemską, w której tworzymy metaorganizm. Jest takie poczucie właśnie bezpieczeństwa. Ludzie sobie chodzą, rozmawiają, poznają się, otwierają się na siebie, uczą się komunikować autentycznie swoje potrzeby, odkrywają prawdziwe potrzeby, jakie mają. A, i te pierwsze akcje, jakie już robiłem, poznajemy się w drodze, gdzie po prostu poprzez rozmowę możemy rozmawiać na jakikolwiek temat. Teraz, dzisiaj właśnie pojawił mi się nowy stan, w którym jestem w takim stanie bliss, stanie przyjemności samego stanu, obecności, relacji, kontaktu z drugą osobą, do którego nie potrzebuję już jakby w pierwszym rzędzie używać słów, ale samego samopoczucia. Poczucia też drugiej strony, drugiej osoby. No i jeszcze łapię się na tym, że jest takie trajkotanie umysłu, tak, gdzieś u ludzi, którzy próbują zrozumieć, o co chodzi. I oczywiście tłumaczę to. Tłumaczenie polega na tym, że jak się czujemy tak naprawdę z drugą osobą. Bo tutaj sama rozmowa po prostu nie jest, jest zbędna do tego typu kontaktu. Po prostu sama obecność, radość dzielenia wspólnie chwili z drugą osobą może dawać równie dużo satysfakcji, przyjemności, pobudzać do nowej refleksji nad tym, że możesz cieszyć się z tego, że druga osoba jest i mieć coś świadomości, że właśnie jesteśmy tutaj wszyscy, a jednocześnie rozwijać tą wrażliwość, która nam zapewnia taką już takie poczucie spokoju, wypełnienia takim stanem, w którym wszystko się samo układa. Bez zbędnych słów. Bez zbędnych emocji, czy takiego umysłowej próby przypisania czegoś do czegokolwiek. To jest taki swoisty, takie swoiste oczyszczenie właśnie z różnych programów społecznych, że musisz to, że trzeba tak, że to jest konieczne. To po prostu wszystko jest nieważne. Przepraszam Ciebie. Wiesz co, właśnie nowa akcja, jaką teraz robię, polega na tym, że po prostu widzę osobę, która jest w pewien sposób, czuję, że na przykład mogłem do Ciebie podejść i mogłem z Tobą porozmawiać. Czuję coś niesamowitego w Tobie i to po prostu, to się dzieje samo z siebie i jakby wcześniejsza akcja, którą robiłem, polegała na słowach. A tutaj głównym tematem naszej relacji, jaka teraz się nawiązuje, jest po prostu stan. To odczucie, jakie mam pod wpływem relacji z Tobą. I ono jest piękne i to samo poczucie mnie napełnia właśnie dodatkową energią, na jaką jeżeli uczysz się właśnie tak dopasowywać, kalibrować, konfigurować do relacji z daną osobą, to możesz nie tylko odczuwać spokój, taką przyjemność obcowania kontaktu, ale też odkryć nową przestrzeń, jaką daje nam właśnie ta stworzona właśnie relacja. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Tak? Zdziwiona jestem troszeczkę. Patrzysz się na zegarek. No ja pośpiechu trochę. Aha. No właśnie, są ludzie, którzy są właśnie trochę zabiegani. Ale czy nie czuj, na przykład, jak powiem Ci to, że kiedy człowiek właśnie jest ciągle zabiegany, to czasami jakby wpada w takie mentalne właśnie ciągłe pogoń za swoim ogonem, nie? Którego nie może dogonić.
I czasami potrzebuje kogoś z zewnątrz, żeby uświadomić go, że nie musisz się cały czas spieszyć, bo spiesząc się sami powodujemy, że jesteśmy gdzieś spóźnieni, nie? I jakby z innej strony badając to, możemy odkryć, że sam pośpiech generuje pewne spóźnienie, które powoduje, że możemy w pewnym momencie uświadomić sobie, że robimy coś nie tak. Bo jeżeli robisz to, co wiesz, jaki jest plan twojej duszy, czy to, co naprawdę kochasz i lubisz, to w tym momencie tego czasu masz całą wieczność. Wiesz, o co mi chodzi? I to jest też związane z tym, że potrafisz już rozplanowywać swój czas i jakby odnajdywać się w tej przestrzeni, w której aktualnie żyjesz. I robisz to, co wiesz, naprawdę lubisz. Nawet chociażby tworząc nową przestrzeń, czy będąc przykładem dla innych, ale tak naprawdę najpiękniejszy jest ten stan, w którym jest ta obecność, te relacje między nami. Tak z każdą osobą, zobacz, jest inna relacja. Pod wpływem jednej osoby czujesz się tak, pod wpływem innej inaczej i możesz też wyczuć te subtelne różnice, jakie się pojawiają. I też związane to jest z twoim samopoczuciem o różnych porach dnia, o różnej pogodzie i czy w różnych miejscach i tak dalej, prawda? W różnych pozycjach. Ja na przykład teraz stoję, trochę się, teraz zmienię trochę znowu pozycję i się znowu trochę inaczej będę czuć. I ciekawy jestem, jakbyś mogła ze mną tutaj, nawet po środku właśnie tego przejścia tutaj koło Galerii Dominikańskiej, po prostu tak postać przez pół minuty dosłownie, zwracając uwagę, znaczy właśnie na sam stan, możemy się zbliżyć do siebie, wejść bliżej w swoje pole i właśnie o niczym szczególnie nie rozmawiać. Po prostu pobyć ze sobą, nawet patrzeć się na siebie elektronicznie. Bezdomnego, pora tu ciebie państwo. Dobrze, zapraszamy tutaj. Tylko chodzi o to, żeby pan poczuł się dobrze sam ze sobą. Czuje się pan dobrze sam ze sobą? Okej. No, zapraszamy, tak do środeczka. Dobra, miłego dnia. No, śmiało. Jak pan się czuje sam ze sobą? Dobrze. Dobrze? No to jest ważne. A dlaczego ma pan takie tutaj... Widać, że jest pan zamartwionym człowiekiem. Co się takiego dzieje? Ja mam kłopot mam. Chciałbym życie sobie ułożyć, ale nie umiem. Aha, ale żeby życie ułożyć, Jezus kochany, żeby mi coś pomógł, żeby coś pomógł. Pomógł. I nie wszyscy zawsze pomagają. Ja bym chciał, żeby mi coś pomógł, Boże kochany, ja bym dziękował. Dziękował takim ludziom, bym dziękował, Boże. A jak można Panu pomóc? Boże, w każdej chwili. Jakiś ośrodek załatwić. Ośrodek, bo ja... Mhm. Proszę o to. Byłem w środku, ale mnie nie przyjęli. No, nie przyjęli. Mówili, że muszę iść do innego ośrodka. Aha. No co ja mam zrobić? Nie powiedzieć? Mhm. Proszę. Dobrze. Jak uwalniamy to samo się może znaleźć rozwiązanie. Wie pan, na poziomie umysłowym nie mamy takich mocy obliczeniowych, żeby wszystko przewidzieć i kontrolować. Chodziło o to, że jestem człowiekiem nieodpowiednim. Mhm. Psychicznie jest chory, ale ja mam odpowiedzieć. Nie mam co odpowiedzieć, bo jestem człowiekiem chorym jestem człowiekiem. Boże, ale ja bym chciał, żebyście mi pomogli, tylko pomóc. A czy pan potrafi sobie sam pomóc? Bo to jest, wszystko się zaczyna od najmniejszej skali. Bo jest pan jako obserwator i jest pan jako ciało. Jeżeli pomoże... Ja umiem się podpisać, ale jak mi mówią, muszę mi przeczytać coś. Ja nie, ja się gubię się. Rozumiem, człowieku, gubię się. Przepraszam bardzo, ale ja się gubię i dlatego przepraszam. Ale to może to, że się pan... Może pan zaakceptować to, że się pan gubi, to, że może... Czy może pan zaakceptować to, że nie może sobie pan pomóc w pewnych kwestiach? Ja nie umiem sobie radzić. Aha. W życiu nie umiem sobie poradzić, rozumie pan mnie.
Pisanie znam, czytanie znam, ale nie umiem sobie z tym poradzić, rozumiem, pan mnie nie rozumiem. Dlaczego Boże mnie tak kara? Dlaczego Boże mnie tak kara? Ja umiem czytać, nie umiem pisać, wszystko. A jakby pan zaakceptował to, że może sobie pan poradzić, że może przyjść taka chwila, kiedy dostanie pan pomoc i może to się wszystko zmienić w pana życiu? Ja bym chciał tak, Może chciałbym tak. A jak pan ma na imię? Andrzej. Mhm. Chciałbym odzyskać wszystko chciałbym. Przecież ja umiałem czytać, pisać, wszystko umiałem. A dlaczego mi to zanikło? Ludzie kochani, dlaczego? A może się pojawiło coś nowego, coś co może panu... Dlaczego mi to zanikło? Czyli przestał pan umieć czytać i pisać? Ja bym chciał czytać, pisać. Normalnie jak człowiek. Dobrze, już wszystko jest dobrze. Wszystko się. To jest jak z pogodą. Wszystko się teraz. Robi się dobra pogoda teraz. Tak? Tylko wystarczy to zauważyć. Pogoda jest zmienna. Dlaczego jest? Dlaczego Bóg mnie tak kara? Aha. Ja nie chcę. Ja chcę sobie pomóc, żeby człowieku. Ja chcę sobie pomóc. Pomóż sobie. Ja nie chcę tego życia. Nie chcę tego życia. Ja chciałbym, żeby żył normalnie. Normalnie żył. Ja nie chcę tego, ja mam dosyć. A jakby sobie pan wyobraził, jak chciałby, żeby wyglądało pana życie? Piękne. Bez alkoholu, bez niczego. No, bez żadnych trosk. Nie chcę tego. Proszę przejść w stan, w którym pan chce żyć. Chcę żyć jak człowiek. Jak człowiek, normalny człowiek. Przejdźmy. Zdrowy, normalny, zwykły człowiek. Ja tylko o to tylko proszę. Ja więcej o nic nie proszę. A jakby się pan poczuł, jeżeli pana prośby zostałyby wysłuchane? I teraz to, co od pana zależy, to jest to, żeby pan odczuł zmianę i docenił te rzeczy. Ja bym dziękował wszystkim, całemu Bogu. Jezu, wszystkim dziękował. Boże, kochany, ja bym wszystkim dziękował za to. Proszę to sobie wyobrazić, że to już jest. Teraz wystarczy, że pan to odkryje, tą nową rzeczywistość. Nie pomóżcie mi, dlaczego mi nie pomoże? Jeżeli zmieni pan program, bo wystarczy zmienić program. Jeżeli ma pan program, że nikt panu nie chce pomóc, to nikt panu nie będzie mógł pomóc, bo pan nie dopuszcza. Ja bym chciał, ludzie, dlaczego mi nie pomożecie? Prosiłem, nikt mi nie pomógł. Okej, dobrze. Czyli ja rozumiem pana, doceniam, akceptuję pana postawę, jaką ma pan tutaj, jako człowiek. Ludzie, dlaczego mi nie doceniacie? Czyli ma pan potrzebę, żeby pana doceniać? Ja chcę, żebyście mi pomogli. Tak. Chciałby pan, żeby inni panu pomagali. Pomóżcie mi, ja będę bardzo kochał. Zielono za to. Ja jestem człowiekiem dobrym człowiekiem jestem. Ja tylko chcę, żebyście mi pomogli. Dobrze. Bo ja jestem nie umiem sam pomóc. Kocha pan nas? To dobrze.